takim razie witam wszystkich serdecznie na pierwszym panelu, który będę miał zaszczyt poprowadzić. Będziemy rozmawiać o ekonomii i o gospodarce. Jak wiemy z ostatniego programu Roberta Gwiazdowskiego na kanale Zero, to nie to samo. Dlaczego warto w ogóle dyskutować o gospodarce w naszym wolnościowym gronie? Ponieważ sprawdziło się chińskie przekleństwo i żyjemy w ciekawych czasach. A ciekawe czasy powodują u rządzących pewną pokusę. Pokusę, aby wszystko wziąć pod swoją kontrolę. Pokusie tej ulegał, nie bez czerpania z tego przyjemności, poprzedni rząd przez, jak to mówili, 8 ostatnich lat. My natomiast dzisiaj weźmiemy szklaną kulę i zajmiemy się przyszłością, zajmiemy się rządem obecnym. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy 10. kadencja Sejmu będzie bardziej wolnorynkowa niż poprzednia? Oraz zajmiemy się też teraźniejszością, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest dziś polska gospodarka? A na te pytania odpowiedzą profesor Robert Gwiazdowski, ekspert Centrum Adama Smitha i Uczelni Łazarskiego. Doktor Tomasz Wyłuda z Uniwersytetu Warszawskiego. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Oraz Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. A zatem przejdę już na swoje docelowe miejsce. I nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć od pierwszego pytania. W takim razie myślę, że zaczniemy sobie od podsumowania poprzedniej lub nawet, jak wspomniałem, ostatnich 2 kadencji. Według Forum Obywatelskiego Rozwoju rachunek od państwa w 2015 roku wyniósł 19 647 zł, a w 2022 roku 35 818 zł. Między 2015 a 2023 rokiem budżet państwa powiększył się dwukrotnie z około 331 milionów złotych do 600 miliardów złotych do 659 miliardów złotych. Według Money.pl uchwalono lub podniesiono 33 podatki. Nastąpiła tak zwana repolonizacja, czyli po prostu nacjonalizacja banków. Udział wydatków publicznych w PKB wzrósł z 38,2% w 2015 roku do 45,1% w 2020. I ogólnie rzecz ujmując, poprzedni rząd budował gospodarkę w oparciu o bardzo silną aktywność państwa. Z drugiej strony poprzednia ekipa, co raczy często podkreślać, ma za sobą sporo argumentów, że ich decyzje były słuszne. PKB, poziom życia znacząco się podniósł, mieliśmy również pandemię i początek rosyjskiej agresji na Ukrainę, no i to są argumenty, że inaczej się nie dało. A moje pytanie będzie zatem takie. Czy przez te ostatnie 8 lat dało się inaczej to poprowadzić i osiągnąć gospodarczo znacznie więcej, zwłaszcza, że mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę, no i oczywiście jak to się ma wobec wyzwań i zagrożeń, przed którymi stanął uprzedni, ówczesny rząd? I o odpowiedź najpierw poproszę profesora Gwiazdowskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja zacznę od pytania. Jak zarobiliście 100, a mogliście zarobić 300, to wy zarobiliście 100, czy straciliście 200? No, pytanie retoryczne. Oczywiście można powiedzieć, że zarobione 100 to jest konkret, leży. A te niezarobione 200 to takie nie wiadomo co. No dobrze. Jak idziemy do kasyna i stawiamy 100 na czerwone, wypada czerwone, mamy 100, no to prawdopodobieństwo, że jak postawimy drugi raz, wyleci na następne 100, a za trzecim razem następne 100, jest cały czas tylko 50%. Natomiast jak przydaliśmy pączki w poniedziałek, bo czwartek to może być tłusty, to nie jest dobry, w poniedziałek, i próbujemy sprzedać takie same dobre pączki we wtorek, no to
to prawdopodobieństwo, że uda nam się sprzedać we wtorek takie same dobre pączki, jak się nam udało sprzedać w poniedziałek, jest jednak zdecydowanie większe niż to, że nam drugi raz wleci 100. Więc moja teza jest taka, mogliśmy zarobić więcej przez czas rządów PiS, ale nie zarobiliśmy z powodu barier, kłód, które rząd rzucał nam wszystkim pod nogi. Bo skąd się bierze bogactwo narodów? Ja próbuję się ustawić w odpowiedniej odległości od tego mikrofonu, żeby nie było, ale chyba mi się nie udaje. Tak? Skąd się bierze bogactwo narodów? No z pracy. Praca każdego narodu jest tym, co tworzy bogactwo. Skąd się bierze ta praca? No, po pierwsze z liczby ludzi, którzy pracują, po drugie z wydajności, którą osiągają. I mamy jeden współczynnik, 24H. To jest jedna zmienna, która jest niezmienna w każdym równaniu ekonomicznym. Im więcej z tego 24H musimy wyjąć, żeby się użerać z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Sanitarnym i tak dalej, to tym mniej zostaje nam na prowadzenie biznesu, na pieczenie pączków. Więc przez PiS nie zarobiliśmy 300, czy straciliśmy 200, bo zarobiliśmy tylko 100, ale czy jakby rządziła w tym czasie Platforma, to byśmy zarobili 300? Ja jestem sceptyczny. Nie wiem, być może nawet 100 byśmy nie zarobili, ale to jest zupełnie inna para kaloszy, to są kwestie polityczne, w kwestii gospodarczych, to musimy pamiętać właśnie o tym, skąd się bierze bogactwo narodów i co robić, żeby ludzie mogli tworzyć. Bo taka anegdotyczna przypowieść wiele, wiele lat temu, bo najstarsza córka, jak byliśmy gdzieś za granicą, bo w Polsce też jeszcze nie było kart kredytowych, coś tam chciała i tłumaczymy, że no wiesz, no nie wszystko można kupić tak prowychowawczo. I ona na pytanie, no a skąd tata ma wziąć pieniądze? Odpowiedziała bardzo sprytnie, miała chyba lat 6. No a to skąd? Ze ściany. Więc pieniądze nie biorą się ze ściany, pieniądze nie biorą się z drukarki, pieniądze się biorą z ciężkiej pracy ludzi. Tak? I jeżeli będziemy tych ludzi sekowali, a PiS ich sekował, no to oni będą pracować, bo nie mają wyjścia. Nie mają wyjścia. Oni muszą zarobić na życie. Ale nie z taką samą wydajnością, więc nie z taką samą efektywnością, jakby mogli to robić, gdyby nie te liczne bariery administracyjne i podatkowe, które przed nimi stoją. No to tytułem wstępu to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie doktor Wyłuta. Dzień dobry Państwu. Ja również tutaj z panem profesorem się zgadzam. PKB kraju to jest liczba ludzi razy wydajność, produktywność pojedynczej osoby. No i warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie bardzo dużo obywateli Ukrainy napłynęło do naszego kraju. To był niewątpliwie bardzo silny czynnik powzrostowy. Dodatkowo bardzo duża liczba młodych ludzi, bardzo wykształconych, weszła na rynek pracy i siłą rozpędu ta gospodarka nasza bardzo dobrze się rozwijała. Niewątpliwie też nasz udział we wspólnym rynku Unii Europejskiej, wolny przepływ towarów i usług również tutaj powodował, że nasza gospodarka bardzo dynamicznie się rozwijała. Czy dało się więcej zrobić? No niewątpliwie się dało. Sam premier Morawiecki przyznał kilka dni temu, że jedną rzeczą, której bardzo żałuję, jest to, że nie upraszczał podatków. I rzeczywiście tutaj należy się z nim zgodzić. Według Tax Foundation jesteśmy na 33 miejscu w 38 pozycji. Jeżeli chodzi o prostość podatków, przejrzystość przepisów podatkowych, więc tu rzeczywiście jest bardzo duże pole do poprawy i należy się oczywiście zgodzić z premierem Morawieckim.
Co można było jeszcze poprawić? Na pewno indeks wolności gospodarczej. Jeżeli sobie spojrzymy na poprzednie lata, to cały czas rośliśmy w tym rankingu. Cały czas nasza wolność gospodarka rosła aż do rządów PiS. Od tego momentu te wzrosty w rankingu się zatrzymały. Nakładane były dodatkowe obciążenia, regulacje, wysokość podatków również tutaj wzrosła. No i niewątpliwie ten indeks pokazuje, że wolność gospodarcza nie rosła albo nawet spadała, więc to jest kolejna rzecz, którą można było poprawić. Kolejna rzecz to jest oczywiście wzrost podatków w stosunku do PKB. Mamy najwyższe podatki w regionie w stosunku do PKB. Więc to jest rzeczywiście czynnik bardzo niekorzystny. Tym bardziej, że istnieją bardzo liczne badania naukowe pokazujące, że wysokość podatków bardzo mocno wpływa na wzrost PKB. Im wyższe podatki, tym niższy ten wzrost gospodarczy. To jest bardzo dużo badań, przeważająca ich liczba z 80% badań w tym obszarze pokazuje bardzo silną zależność. Więc to jest kolejna rzecz, którą warto byłoby tutaj poprawić. Niewątpliwie też inflacja to jest również jedna z rzeczy, która negatywnie wpłynęła na nasz wzrost gospodarczy i na chęć do inwestowania i oszczędzania. Inflację za ten ostatni okres 8 lat mieliśmy na poziomie 50% za cały ten okres, więc to jest bardzo dużo, jeden z największych wskaźników w regionie, więc to oczywiście bardzo negatywnie przekłada się na wzrost gospodarczy. Ludzie zamiast oszczędzać, inwestować na przykład w przedsiębiorstwa, spółki, podejmując racjonalne i efektywne decyzje, podejmowali te decyzje nieefektywnie. Dlaczego? No bo bali się, że straci wartość pieniądza. I co robili? Na przykład kupowali nieruchomości, na siłę starali się pozbyć tych pieniędzy, na siłę starali się zrobić jakieś transakcje na rynku, żeby nie tracić wartości pieniądza, zgromadzonych środków. No i takie decyzje podejmowane na siłę nie są efektywne. Przyczyniają się w długim terminie do spowolnienia gospodarczego, więc to też również warto zauważyć. Więc podsumowując, uważam, że rzeczywiście to był bardzo dobry okres dla polskiej gospodarki, te 8 lat. Natomiast nie jestem tutaj zwolennikiem tezy, że to było dzięki działaniom PiS-u. Rzeczywiście ta ekspansywna polityka gospodarcza przyczyniała się do wzrostu, ale tutaj głównie dzięki siłom rozpędu, dzięki nowym, młodym pokoleniom, które wchodziły na rynek pracy, dzięki imigracji, zwiększona liczba ludzi to jest w tym wskaźniku PKB. Przypomnijmy jeszcze raz, liczba ludności razy wydajność, więc to nam PKB zwiększało. Więc zdecydowanie można było więcej zrobić. Dziękuję bardzo. W takim razie Marcin Zieliński. Dziękuję. Ja dokonam w takim razie syntezy tego, co tutaj panowie przede mną powiedzieli. Bo zasadniczo się zgadzam, tylko ubiorę się to w trochę może inne słowa. W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o tym, że polityka gospodarcza, zarówno ta dobra, jak i ta zła, przynosi swoje skutki z opóźnieniem. To, że państwo, politycy wprowadzą jakieś rozwiązanie w życie złe, to nie znaczy, że od razu to czujemy i od razu gospodarka spowolni. To może nastąpić po latach. Druga rzecz jest taka, że są czynniki zewnętrzne, które mogą zarówno oddziaływać pozytywnie na wzrost gospodarczy, jak i negatywnie. Ten okres ostatnich 8 lat był okresem ogólnie dosyć dobrej koniunktury w Unii Europejskiej i na świecie. Na czym Polska korzystała? I teraz drugie pytanie brzmi, co to jest dobra polityka gospodarcza, czyli taka polityka gospodarcza, która służy wzrostowi gospodarczemu, a co to jest zła? Ogólnie są oczywiście wśród ekonomistów spory, ale ogólnie jednak jest bardzo dużo badań, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, które wskazują, że dobra polityka gospodarcza to polityka wolnorynkowa. Co to znaczy teraz polityka wolnorynkowa? Twórcy popularnych indeksów, o których tutaj wspominał mój przedmówca, na przykład Fraser Institute, w swoim indeksie wolności gospodarczej uwzględniają 5 obszarów.
Pierwszy to jest wielkość państwa. Wielkość państwa liczona zarówno tutaj poziomem wydatków, podatków, jak i poziomem własności aktywów. Zarówno jeżeli chodzi o poziom wydatków, jak i poziom własności aktywów, udział państwa w gospodarce wzrósł. W sektorze bankowym po nacjonalizacji PKO mamy do czynienia z taką sytuacją, że około połowy sektora bankowego liczonego wielkością aktywów jest kontrolowane pośrednio bądź bezpośrednio przez Skarb Państwa. To jest czyni z Polski absolutnego lidera w Unii Europejskiej. A przy okazji też, jak pokazują liczne badania, szeroki zakres własności państwowej w sektorze bankowym to wyższe ryzyko kryzysu bankowego przez to, że jest upolityczniona polityka kredytowa. I ponadto też wzrost finansowania długu Skarbu Państwa przez sektor bankowy. W Polsce ten problem jeszcze pogłębiony tym bardziej przez wprowadzony przez PiS podatek bankowy. Druga rzecz to jest system prawny i prawa własności. Tutaj też mieliśmy do czynienia po pierwsze z naruszeniem niezależności sądownictwa, jak i z różnymi regulacjami uderzającymi w prawa własności. Trzecie to jest sound money, czyli można powiedzieć solidny pieniądz. Tutaj widzimy sami, jaka była inflacja. Ta inflacja, które przypominam tylko, że te odczyty, które w tej chwili widzimy spadające, to są chwilowo spadające. Prognozy wskazują, że inflacja będzie jeszcze rosła z powrotem za kilka miesięcy, a to są w dużej mierze zafałszowane odczyty przez to, że mamy do czynienia z szeroko zakrojonym mrożeniem cen energii. Bez tego inflacja byłaby o kilka punktów procentowych wyższa. Czwarty zakres to jest swoboda handlu międzynarodowego. Tutaj zasadniczo się sytuacja nie zmieniła. Piąte to są regulacje. W obszarze regulacji mieliśmy do czynienia z wprowadzaniem wielu nowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, sektorowych regulacji, ze wzrostem też restrykcyjności, jeżeli chodzi o poziom kar, na przykład za jakieś przestępstwa czy wykroczenia podatkowe, więc mieliśmy do czynienia ogólnie ze wzrostem represyjności państwa. Więc koniec końców to był oczywiście w pewien sposób dobry okres, jeżeli patrzeć na liczby dla polskiej gospodarki, ale dobry okres wynikający nie z polityki państwa, która była bardzo zła, ale po pierwsze z tego, że Polska jest wciąż krajem doganiającym najbogatsze kraje Europy Zachodniej. Po drugie z tego, że była dobra koniunktura międzynarodowa. No i po trzecie, że to prawdopodobnie jakiś duch przedsiębiorczości wśród Polaków pozwalał przezwyciężać złe praktyki polityków. Dziękuję. Dziękuję bardzo i w takim razie podsumowanie Marek Tatoła. Dziękuję bardzo. No, mam najtrudniejsze zadanie, ponieważ już wszystkie złe rzeczy o PiS-ie i ostatnich rządach zostały powiedziane. Dlatego coś dobrego ja bardzo przepraszam, nie wszystkie. Ja starałem się być łagodny. No, zakładam, że w kolejnych rundach jeszcze dojdą kolejne. Ja powiem coś dobrego o rządach PiS-u dla odmiany, ale to myślę, że na koniec tutaj też się spróbuję odsunąć, bo chyba ten mikrofon, każdy ma z nim dzisiaj problem, ale przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj na to forum. I za okazję do spotkania w gronie think tanków, organizacji pozarządowych, które w tym ekosystemie wolnościowym odgrywają ważną rolę i które jako Fundacja Wolności Gospodarczej staramy się finansowo i na inne sposoby wspierać. Cieszę się, że jest kilka organizacji, w które inwestujemy. Fundacja FOR, widzę Instytut Misesa, wiem, że niebawem planujemy współpracę z Tomkiem Agenckim, który tutaj też się wybiera i bardzo dobrze, że ten ekosystem rośnie. Myślę, że celem powinno być, żeby na takich wydarzeniach na takiej sali było jeszcze więcej środowisk wolnościowych, jeszcze więcej organizacji pozarządowych, które muszą oplatać ten świat polityki, świat mediów, świat instytucji, żeby nasz głos był bardziej słyszalny i żeby nie dochodziło do takich rzeczy, do jakich dochodziło w czasach ostatnich 8 lat. Dlatego jako Fundacja Wolności Gospodarczej
cały czas myślimy o budowaniu tych nowych przestrzeni do spotkania środowisk liberalnych, libertariańskich, wolnościowych i zdecydowaliśmy się zaangażować w organizację czwartego forum wolnościowego, na które już teraz chciałem zaprosić. Jesteśmy w trakcie rozmów z liberalnymi parlamentarzystami, którzy są tutaj w tej kadencji Sejmu, ale także budujemy na fundamentach i stronie internetowej profila, które stworzył Jakub Kulesza i mam nadzieję, że tak jak otworzył Krzysztof Żońca na początku, mówiąc, że być może będą kolejne fora, to chyba dobra wiadomość, że mamy przestrzeń do tego, żeby, nie wiem, może forum wolnościowe mogło być w tym miejscu co kwartał. To będzie, myślę, że dobra przestrzeń do tego, żeby wolność promować. Szczegóły na stronie www.forumwolnościowebezpolskichznaków.pl czy na profilach. Daty jeszcze nie ma, ale myślę, że wiosną spotkamy się w gronie częściowo tym samym, częściowo innym po raz kolejny. Złe rzeczy w czasach rządów PiS, o których była już tutaj mowa, ale myślę, że one są niezwykle istotne, mają długofalowy wpływ na budowanie także złego klimatu idei, to przede wszystkim nacjonalizacje i ataki na prywatyzację. Coś, co powinno być filarem zdrowej, wolnorynkowej gospodarki. Było przez PiS demonizowane, słynne konferencje na tle jakichś zniszczonych ruin, gdzie z osób, które dokonywały prywatyzacji, robiono w mediach publicznych, opowiadano w jak najgorszy sposób. No i seria nacjonalizacji, które odwróciły trend, z którym mieliśmy do czynienia od 1989 roku, ten pozytywny trend odpolityczniania gospodarki poprzez prywatyzację, bo to jest jedyny skuteczny sposób odpolityczniania. Nie uzdrowią tego jakieś konkursy, procedury. Najlepszy sposób, jaki możemy mieć, to właśnie prywatyzacja. Coś, co też jest niezwykle złe, to obniżenie wieku emerytalnego, bo to sprawia, że w długim okresie w Polsce będzie mniej osób pracować, a właśnie z pracy bierze się to bogactwo. Dlatego wokół tych dwóch tematów ogniskowało się także to skandaliczne pseudoreferendum zorganizowane na szybcika przez Prawo i Sprawiedliwość i chciało tymi dwoma pytaniami o prywatyzację czy o wiek emerytalny, te dwa ważne dla Polski tematy, demonizować. Stąd nasza inicjatywa wspierania idei bojkotu tego, żeby nikt nigdy nie powiedział, że przecież kiedyś w referendum w sposób wiążący powiedziano, że wiek emerytalny w Polsce nie może istnieć. Mam nadzieję, że w końcu znajdą się odważni politycy, którzy do dyskusji o najpierw zrównaniu wieku emerytalnego, bo mamy do czynienia z ogromną niesprawiedliwością i dyskryminacją mężczyzn w tym przypadku, a także o podniesienia wieku emerytalnego będą rozmawiać. I myślę, że coś, co jest istotne, to właśnie ta praca. Praca, która powinna być fundamentem, a my w tej chwili tutaj gdzieś na marginesach także koalicji rządzącej w obszarze lewicy słyszymy o dyskusjach jakimś czterodniowym tygodniu pracy, o skracaniu godzin pracy. Polska jest w zupełnie innej sytuacji, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, niż kraje Europy Zachodniej i nie powinniśmy kopiować tych dyskusji. My mamy jeszcze wiele do nadrobienia i żeby to nadrobić, to ta praca powinna być cały czas fundamentem, dlatego warto myśleć o tych politykach gospodarczych, które sprawiają, że więcej osób w Polsce pracuje i że w ogóle mamy tutaj więcej polityków. I tutaj kończąc powiem o jednej bardzo dobrej rzeczy, która wydarzyła się za rządów PiS. Otóż Prawo i Sprawiedliwość pomimo antyimigranckiej retoryki wpuściło największą grupę imigrantów do Polski, którzy wpłynęli na poprawę PKB. To są mierzalne statystyki w latach 2015, 14, 17. No to są miary około 0,3 punkta procentowego do 0,6 punkta procentowego wzrostu PKB rocznie. To jest bardzo duży wpływ imigrantów przede wszystkim z Ukrainy, więc jeżeli możemy za coś PiS pochwalić, to właśnie to, że te osoby tutaj wpuścił i dzięki temu nasze firmy miały osoby do pracy, nasza gospodarka się rozwijała, a takie miasta jak Warszawy mogły w ogóle funkcjonować, bo bez imigrantów z Ukrainy i z innych krajów nie byłoby kim tutaj wozić ludzi do restauracji, komu te obiady w restauracjach podawać, czy komu tworzyć bardziej inne wartościowe usługi dla mieszkańców Polski. Więc jedyna taka bardzo jasna rzecz w polityce gospodarczej PiS-u, którą warto kontynuować, a niestety retoryka zdaje się zmierzać troszkę w innym kierunku, jest taka, że potrzebujemy rozsądnej, otwartej polityki migracyjnej, do której będziemy namawiać.
Dziękuję bardzo wszystkim panelistom. Jako potwierdzenie naszych tez powiem tylko, że mikrofony, z którymi mamy problemy, są państwowe. Natomiast przechodząc już do przyszłości, ponieważ no, nastąpiła już niewątpliwie zmiana ekipy rządzącej, o której teraz mówiliśmy, no i jak to przekornie mówią lewicujący zwolennicy keynesizmu, wygrał ten wredny neoliberalizm. No i w takim razie moje pytanie będzie dość ogólne. Czy rzeczywiście tak jest? Czy możemy mówić o obecnym rządzie premiera Tuska, notabene złożonym z 4 klubów parlamentarnych i jeszcze większej liczby partii? Pamiętam, że kiedyś naliczyłem 11, natomiast jak próbowałem teraz to odtworzyć, to nawet ciężko mi je zlokalizować. Tak czy inaczej, czy możemy powiedzieć, że jest to rząd liberalny? Patrząc na obecne deklaracje, plany, 100 konkretów, zaczyna dr Wyłuda. Więc tak, ciężko powiedzieć, czy jest to rząd liberalny. Na pewno hasła, które głosi, które zaproponował w wyborach, są częściowo przynajmniej liberalne. Warto zwrócić uwagę na to, że wyborcy wskazywali obniżki podatków i liberalizację gospodarki jako główny czynnik, który będzie decydował o ich głosie. Takie były wyniki badań, więc niewątpliwie wiele partii na pewno się pod ten postulat podpisało i proponowało różnego rodzaju rozwiązania, które by dążyły do tej liberalizacji gospodarki, do obniżki podatków. Więc niewątpliwie jest tutaj kilka postulatów, o których warto powiedzieć, które można uznać za liberalne. Na przykład minister Domański, który jest tutaj specjalistą od rynków finansowych, rynków kapitałowych, czyli inwestycji, niewątpliwie tutaj stoi na straży właściwie tej głównej obietnicy, czyli podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, więc trzymamy za słowo. Niewątpliwie jest to bardzo dobry postulat. Dodatkowe pieniądze w kieszeniach obywateli to jest motywacja do pracy, obniżenie tego niekorzystnego wskaźnika podatki do PKB, więc to jest niewątpliwie dobry postulat. Tym bardziej, że odciąża tutaj nam opodatkowanie pracy. Przypomnijmy, że opodatkowanie pracy to jest około w tej chwili 50% i to mówię o tym najniższym wynagrodzeniu. Kolejny postulat, który warto tutaj zwrócić uwagę, to jest zniesienie podatku Belki. Tam było w nawiasie do 100 tysięcy złotych powyżej jednego roku, ale na pewno warto ten postulat również zaznaczyć jako taki liberalny, który warto zrealizować. Inna z partii w koalicji rządzącej zaproponowała też brak podwyżek podatków w tym 4-letnim okresie. Też warto tego pilnować i też warto tutaj punktować, jeżeli coś takiego by się zdarzyło. No i oczywiście dobrowolne hasło, takie dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Niewątpliwie też hasło bardzo liberalne. Więc warto tutaj to podkreślić. Więc jeżeli chodzi o same hasła, to one rzeczywiście są liberalne. Na pewno wiele z tych postulatów warto zliberalizować. Natomiast czy to jest rząd liberalny, no to dopiero po owocach ich poznamy. Zobaczymy, jak to zostanie wdrożone w praktyce. Dziękuję bardzo. Marcin Zieliński w takim razie. Dziękuję. W pierwszej kolejności trzeba by się zastanowić, co to znaczy neoliberalny. Bo to jest takie słowo, którego się często jako takie przekleństwo rzuca, że ty jesteś neoliberałem, złym neoliberałem. I ono tak naprawdę często ma w ogóle jakieś, nie ma jakiegoś znaczenia głębszego. Nie wiadomo, o co chodzi osobie, która to zarzuca komuś, że jest neoliberałem. Ja się spotykałem kilkukrotnie co najmniej z taką opinią, że PiS był neoliberalny, bo zamiast rozwijać usługi publiczne, rozdawał ludziom pieniądze i żeby sobie kupowali sami te usługi. Że na przykład zamiast budować żłobki, to dał 500+, żeby ewentualnie jak ktoś potrzebuje, to żeby sobie skorzystał z prywatnego żłobka. Niedawno słyszałem taką opinię, że program ten platformerski 0% też jest neoliberalny, bo to jest jakiś, że tam jest wiara w jakiś neoliberalny dogmat, że jak zastymulujemy popyt na rynku nieruchomości, to podaż magicznie powstanie. No, czułem się bardzo skonfundowany, jak to słyszałem.
Nie wiem, kto tak twierdzi, który neoliberał by coś takiego powiedział. Więc to jest ta pierwsza rzecz, tak? Druga, no, czy mamy bardziej liberalny rząd? To rzeczywiście tam są jakieś postulaty liberalne, w kampanii wyborczej się zdarzyły, ale to tak samo, no, premier Morawiecki się przyznał, że chciałby uprościć, że powinien był uprościć podatki, więc to też można powiedzieć, że jest liberalne. Co jest ważniejsze chyba od tego, co się głosi, to jest to, co się robi. I tak, o ile same obniżki podatków oczywiście są dobrym postulatem i realizacja ich też jest bardzo dobrym działaniem co do zasady, to musi pociągać za sobą zmniejszenie wydatków. No, samo obniżenie podatków bez obniżenia wydatków prowadzi do wzrostu deficytu finansów publicznych, co już nie jest liberalne. No, ogólnie wielkość państwa się mierzy, powinno się mierzyć, no, albo wzrostem, albo poziomem wydatków, albo poziomem dochodów, w zależności od tego, która z tych kwot jest większa. Wtedy możemy ocenić, jaka jest wielkość państwa. Więc tak jak też Konfederacja czy Nowa Nadzieja miała w kampanii wyborczej wiele dobrych postulatów obniżania podatków, to o wiele gorzej tutaj to wyglądało po stronie obniżania wydatków, których takich wydatków przeznaczonych do cięcia już było wskazywanych bardzo mało. Jeżeli chodzi o poziom własności państwowej, no tutaj też właściwie nawet nie mamy postulatu, że będzie prywatyzacja, tylko mamy zapowiedź jakiejś bliżej nieokreślonego odpolitycznienia czy odpartyjnienia spółek państwowych, co, no, jak pokazuje praktyka różnych krajów, no, nie ma prawa się udać bez prywatyzacji, która jest wykluczona, a własność prywatna jest podstawą wolnego rynku. Zresztą Ludwik von Mises powiedział, że gdyby liberalizm zdefiniować jednym określeniem, to byłaby to własność prywatna. Więc jeżeli rząd nie promuje wzrostu z zakresu własności prywatnej, no to trudno go tutaj też nazwać liberalnym. Jeżeli chodzi o deregulację, czy regulację i deregulację w odpowiedzi na regulację, no tutaj też mamy raczej nie do końca określony status, chociażby zakaz handlu w niedzielę, no nie do końca wiadomo, co się z nim ma stać i jak miałby zostać zniesiony, mimo że to jest całkiem proste, tak? I te jakieś argumenty o ochronie pracowników handlu zupełnie do mnie nie trafiają w sytuacji już nawet z takiej etatystycznej perspektywy lewicowej, że skoro się na przykład nie chroni pracowników szeroko pojętej branży gastronomicznej, czy się nie chroni w ten sposób pracowników szeroko rozumianej branży rozrywkowej, którzy przecież w niedzielę normalnie muszą pracować. Więc ja bym chciał, żebyśmy mieli do czynienia z rządem liberalnym faktycznie, ale w mojej opinii, no, raczej się na ten moment na to nie zanosi. Dziękuję bardzo. Czyli można powiedzieć, że zgodnie z tymi zarzutami rządził nami przez 8 lat znany liberał Jarosław Kaczyński. W takim razie... Neoliberał. Neoliberał, dokładnie. W takim razie Marek Totała. Tutaj zgodzę się z przedmówczą, że słowo neoliberalizm jest chyba jednym z najczęściej nadużywanych słów w takiej debacie publicznej. Jest łatką, która przekleja się różnym środowiskom i często właśnie które działają w sposób totalnie sprzeczny do idei klasycznie liberalnych, wolnorynkowych, więc nie wnosi to zbyt wiele do debaty. Ja oczywiście chciałbym, żeby ten rząd czy jakiś przyszły rząd w Polsce był liberalny, ale jestem też realistą. Problem jest w tym, że elektoratu i wyborców takich czysto klasycznie liberalnych w Polsce jest zbyt mało, by całkowita większość od nich zależała. Dlatego potrzebne są budowy różnych, czasami no, nie do końca podobających nam się koalicji. I to pewnie jest jedyny sposób, żeby taki liberalizm w polityce istniał. W postulatach, które się pojawiały w kampanii wyborczej, pojawiały się jednak rzeczy, które można nazwać liberalnymi. Wspomniane tu
zakaz handlu w niedzielę, kwestie podatkowe, jakieś kwestie związane z deregulacją. Wiem, że w ministerstwie Hetmana już jakieś prace się zaczęły i w tym wymiarze liczę na to, że będzie tego więcej. Ale nie sądzę, żeby to zależało tylko od rządzących polityków. Myślę, że w dużej mierze zależy to także od nas. Mówię tutaj o osobach także obecnych na tej sali, od organizacji pozarządowych o profilu wolnościowym, od liberalnie nastawionych parlamentarzystów, których jak robimy takie nasze wewnętrzne prace wywiadowcze, szacujemy, że gdzieś około 25-28 posłów można nazwać osobami, którym bliskie są wolnorynkowe, liberalne, gospodarcze poglądy. Trzeba te środowiska integrować, wzmacniać i to one muszą także wywierać presję na koalicję rządzącą, aby w tym duchu liberalnym więcej polityk się pojawiało. Nie dlatego, że liberalizm jest sam w sobie jakiś wspaniały, tylko że wolność gospodarcza jest ważnym filarem napędzania wzrostu gospodarczego. Coś, co myślę, że też jest istotne, to pamiętać o tym, że każda polityka, która nam jako wolnościowcom może się podobać, ma też drugą stronę medalu. Sławomir Mentzen we wstępie słusznie wspomniał, bo wynika to przecież także z badań, że jeżeli byśmy zapytali ludzi, czy chcą niskich i prostych podatków, no to 80, 90, a może i więcej procent powie, że oczywiście, że tak. Gdyby jednak w tej samej ankiecie minutę później zapytać, czy chciałbyś niższych wydatków, co oznacza być może w ogóle brak 500+, albo 500+ tylko dla najbiedniejszych, brak 13 emerytury, 14, jakieś okrojenie usług publicznych. Wydaje mi się, że odpowiedź byłaby sprzeczna z tą pierwszą odpowiedzią, a niestety, jeżeli chce się jednego, to trzeba także postulować drugie. Ograniczone państwo można budować na systemie z niższymi i, co jest o wiele, myślę, ważniejsze, prostymi podatkami, ale tylko wtedy, kiedy także ta strona wydatkowa jest obniżana. No i myślę, że tutaj przede wszystkim będzie wyzwanie dla Andrzeja Domańskiego, jak znaleźć środki na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. No ale mam nadzieję, że po tej trudnym stworzeniu jakby budżetu przez kilka dni na tym, co wytworzył Mateusz Morawiecki, przyszły rok będzie już jakby myśleniem, żeby długofalowo dochodzić do zmniejszania obciążeń podatkowych w Polsce. Więc podsumowując, ten rząd, nie nazywałbym go na pewno liberalnym, chociaż pewne środowiska, żeby straszyć słowem liberalizm czy neoliberalizm, tak robiły. Ma pewne liberalne rozwiązania w programie. To, czy one zostaną wprowadzone i czy będzie ich więcej, zależy od tego, co zrobią środowiska wolnościowe w Polsce i jak silna będzie ich presja na świat mediów, świat instytucji, świat także parlamentarny i ten budynek. Od tego, jak będą działać wolnościowi posłowie Nowej Nadziei, organizacje pozarządowe, liberalne think tanki i jak dużą siłę nacisku będziemy mieli. My jako Fundacja Wolności Gospodarczej chcemy zrobić wszystko, żeby ta siła rosła. Myślę, że coś, co też jest istotne, to żeby wolnościowość kojarzyła się z wolnościowością, dlaczego trzeba eliminować ze środowiska i jakby z tego przekazu wszelkiego rodzaju takie radykalizmy, które mogą przyprawić nam jakąś niekorzystną w tej ważnej lobbyingowej akcji dla wolności gębę. Dziękuję bardzo. No tutaj trochę taki optymizm, można powiedzieć, w stronę przyszłości przemawia. W takim razie zobaczmy, czy optymistą jest tutaj również profesor Gwiazdowski. Więc Donalda Tuska liberałem to nazywa lewica pobożna, czyli PiS, i lewica bezbożna, czyli SLD. Robi tak, żeby obrzydzić ludziom liberalizm. Bo to, co robiły rządy Tuska, od Kongresu Liberalno-Demokratycznego zaczynając, to z klasycznym liberalizmem niewiele miało wspólnego. Co prawda Tusk w 90 roku napisał książkę pod tytułem Idee gdańskiego liberalizmu i tam bardziej do ordoliberalizmu nawiązywał niż do liberalizmu klasycznego ze szkoły chicagowskiej, ale pierwszy rząd do Kongresu Liberalno-Demokratycznego robił rzeczy, które z liberalizmem nie miały nic wspólnego, jak państwo pamiętacie. Zaczynając od ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadzała progresywny podatek dochodowy. Nie dość, że podatek dochodowy nie ma nic wspólnego z liberalizmem, to jeszcze progresywny już w ogóle. A potem przykręcał rząd śrubę w ustawie o działalności gospodarczej, tak? Czyli w słynnej ustawie Wilczka. No ale tak, Donald Tusk potrafił sobie zrobić zdjęcie
w domu przy ołtarzyku Matki Boskiej, bo to każdy ma, nie? To ze świeczkami, więc książkę też mógł napisać, ale ja kiedyś taką tezę postawiłem, że Tusk z tramwaju z napisem liberalizm wysiadł na przystanku z napisem władza. Nawiązując do tego, co zrobił Piłsudski, który z tramwaju z napisem socjalizm wysiadł na przystanku z napisem niepodległość. Jak już powiedziałem, zachwycanie się kwotą wolną od podatku, progresywnego podatku dochodowego, to jest klasyczna koza, tak? Bo po pierwsze z liberalizmem podatek progresywny nie ma nic wspólnego. Podatek nawet zwykły dochodowy ma trochę, ale też niewiele. Więc jeżeli my podwyższymy wolną kwotę w podatku, który z definicji służy inwigilacji, proszę Państwa, no to co to za liberalizm? Ja pamiętam, że ubeccy w czasach komunistycznych, żeby się dowiedzieć, jak zarabia, gdzie Gwiazdowski, to musieli się za nami nachodzić, tak, bo oni nie wiedzieli, gdzie zarabia Gwiazdowski. A teraz ubeccy przyciskają guzik i wszystko widzą od razu. Mało tego, oni wiedzą nie tylko, gdzie zarabia, ale widzą też, na co wydaje, generalnie rzecz biorąc. I będziemy w tym kierunku podążać za sprawą podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten podatek jest złem, należy go zlikwidować w diabły. Sławek Mencen słyszy? Nie jest ten rząd liberalny, nie tylko z uwagi na to, że tam jest SLD i kto tam jeszcze, ale że jest tam Donald Tusk sam w sobie, który liberałem nigdy nie był w tym klasycznym znaczeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to w takim razie pójdźmy trochę w stronę właśnie zastanowienia się nad przyszłością, tak? Zastanowienia się nad tym, co z tych obietnic w ogóle wejdzie w życie i może szerzej, w jaką stronę będzie szedł ten trend, tak bym to powiedział. Ponieważ poprzedni rząd miał kurs tutaj dość zdecydowany. Kurs był zdecydowanie antywolnościowy. Budowano państwowe czebole, tak? Orlen chociażby tutaj miał być jak największy, jak najsilniejszy i jak najbardziej państwowy, oczywiście. Zwiększała się ingerencja państwa w gospodarkę, zwiększano transfery socjalne i to trwało całe 8 lat. I co do zasady, społeczeństwo zdawało się go akceptować, bo może owszem, tak jak tutaj doktor Wyłuda powiedział, że generalnie ludzie wskazują tą obniżkę podatków jako coś ważnego, ale tak jak było później przytoczone, jak już mówimy o wydatkach, to nie bardzo. Wszyscy raczej chcieliby, żeby te wydatki rosły. No i jeśli chodzi o duże i medialne sprawy, to zauważmy, że wszystkie partie były zgodne. 500, 800+, wszystkie partie były tutaj zgodne. Rząd również zadeklarował, że wszystkie świadczenia socjalne zostaną utrzymane, że nic tutaj nie będą redukować. Do tego dochodzi zróżnicowanie obecnego rządu, tak jak już wspomnieliśmy, i moja diagnoza prywatna jest taka, że będzie to rząd stosunkowo słaby. Im więcej partii, tym słabszy rząd. Wszyscy muszą się między sobą dogadać. Raczej jest to rząd, moim zdaniem przynajmniej, niezdolny do zmiany tego trendu, który PiS narzucił. I w takim razie to będzie moje pytanie. To znaczy, jak Państwo sądzą, ponieważ tutaj, powiedzmy, z tych wypowiedzi wynikało, że no, rząd może nie jest liberalny, jakiś taki centrowy gdzieś pomiędzy, jak to zresztą zazwyczaj Donald Tusk. I tutaj będzie właśnie moje pytanie. Czy obecny rząd zmieni ten kurs, który był wytyczony? Czy mamy szansę tutaj na jakąkolwiek zmianę, czy dalej będziemy płynąć sobie z trendem i, cytując ostatniego mema, kłócić się o kaczora i aborcję? Zaczyna Marcin Zieliński. Częściowo na to pytanie odpowiedziałem, odpowiadając na poprzednie pytanie. No faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o transfery socjalne, była zapowiedź, że nic co dane nie będzie zabrane, no aczkolwiek ja doświadczyłem jednak, że coś zostało zabrane. Byłem w TVP Info i nie dostałem 500 zł, a wcześniej takie datki tam rozdawano. Więc no,
nie do końca dotrzymana była ta obietnica. Może w związku z tym, też tutaj jednak gdzieś te świadczenia socjalne też w jakiś sposób zostaną ruszone. Zwłaszcza jeżeli rzeczywiście będzie rząd by chciał przeprowadzać jakąś reformę podatkową, chociażby w kierunku podwyższenia kwoty wolnej, to wtedy będzie musiał szukać jednak cięć wydatków. No to samo tutaj, jeżeli chodzi o politykę w zakresie własności państwowej, no to jak już powiedziałem, nie mamy w tej chwili żadnej zapowiedzi prywatyzacji, no ale też tak jak tutaj Marek powiedział, potrzebne, musimy naciskać, żeby ta polityka była inna, może się uda. Co myślę jako na plus jednak mimo wszystko tego rządu w porównaniu z rządem PiS-u będzie, że on będzie co najwyżej konserwował złe rozwiązania wprowadzone przez PiS, ale niekoniecznie będzie je posuwał naprzód. Tak, jednak nie ma tej retoryki na przykład, no jeżeli chodzi o własność państwową, no mamy retorykę, że nic nie będziemy prywatyzować, ale nie ma retoryki, że będziemy dalej repolonizować, czyli nacjonalizować prywatne przedsiębiorstwa. Więc tutaj no chociażby tyle, że będą pewne rzeczy zatrzymane. Jeżeli chodzi w ogóle o to, co można zrobić, my nawet przy rządzie takim, tak jak jest w tej chwili składający się z wielu sił politycznych i gdzie może być problem z konsensusem, Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Instytutem Misesa przedstawiło takich 10 pomysłów na proste zmiany. To też byłby na przykład proste zmiany, które jak nam się wydaje są w stanie zaakceptować i politycy, i wyborcy lewicy, i politycy, i wyborcy na przykład Koalicji Obywatelskiej. Wśród tych zmian właśnie jest też przepis, który by wprowadzenie rozwiązań, które by nie pozwalały obecnym spółkom państwowym nabywać kolejnych spółek prywatnych po to, by powstrzymać właśnie takie sytuacje jak Orlen kupujący Polskę Press, czy PZU kupujące PKO i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o moją prognozę, to ten kurs może się będzie raczej w kierunku utrzymania tego, co jest, nie będzie w kierunku pogarszania tego, co jest, to już jest jednak na plus, a cała reszta, no to tutaj coś może, jeżeli będzie chciał rząd wprowadzać jakieś zmiany, to wtedy na przykład w finansach publicznych, jeżeli chodzi o podatki, no to wtedy będzie w pewnym momencie zmuszony też wprowadzać te zmiany po stronie wydatków. Dziękuję bardzo. Czyli tutaj uniwersum polskiej polityki nie przestaje mnie zaskakiwać. Mieliśmy neoliberała Kaczyńskiego, teraz będziemy mogli zarzucić, że mamy konserwatywny rząd Donalda Tuska, który nie chce wprowadzać zmian. Konserwujący. Dobrze, w takim razie Marek Tatała. Tak, no ja też tutaj krótko, bo pewne rzeczy już wskazałem w poprzednim punkcie, jeżeli chodzi o te kierunki. Myślę, że coś, co jakby warto przypomnieć, to właśnie ten rok, to jest rok, w którym sytuacja finansów publicznych jest na tyle zła, odziedziczona w większości po poprzednikach, że na pewno nie będzie przestrzeni do jakichś radykalnych obniżek obciążeń podatkowym. Być może to jest dobry rok, żeby przygotowywać jakieś koncepcje dotyczące uproszczenia, dlatego te rzeczy, o których powiedział Marcin Zieliński, tutaj się podeprę. Proste zmiany, wielkie korzyści mają tą zaletę, że popraw mnie, o ile się mylę, ale wszystkie albo większość z nich nie generuje żadnych kosztów dla finansów publicznych i myślę, że o takie rzeczy warto się bić jako środowiska wolnościowe w tym roku. To znaczy rzeczy, przy których minister finansów nie usiądzie i nie powie, czego oni ode mnie chcą jeszcze, tylko takie, które być może dzięki uwolnieniu jakichś sił w gospodarce, jakiejś deregulacji sprawią, że minister finansów się ucieszy, bo dzięki aktywności gospodarczej wpłynie mu trochę więcej pieniędzy także do kasy państwa. Więc ten pierwszy rok to jest, tak jak odpowiedziałem na przedmiocie, to ile liberalnych i wolnościowych rzeczy się wydarzy, zależy od presji środowisk liberalnych. Coś, na co warto wywierać presję w tym roku, to są rzeczy nie wywierające wpływu na finansowanie
finanse publiczne, ale także trzeba uświadamiać politykom koalicji rządzącej, że to środowisko i ta duża liczba wyborców, którzy jednak pewnej racjonalnej polityki gospodarczej jest, istnieje. Oni oczywiście sami robią różnego rodzaju badania, ale myślę, że widzą też, że no jest wiele podziałów, niespójności, sporów, kłótni. Przy jednak dość dużej bazie, tutaj zarówno badania Ibrisu, Marcina Dumy pokazują, że tego elektoratu liberalnego jest koło 20%. Tą samą liczbę podaje badanie opublikowane przez Stowarzyszenie Libertariańskie pod nadzorem doktora Marcina Chmielowskiego. To jest 20% osób, które chciałyby większego rozsądku i liberalizmu także w wymiarze gospodarczym, choć oczywiście większość tych 20% to także liberałowie światopoglądowi i stąd warto dopilnowywać, aby nie tylko w tym drugim, ale też w tym pierwszym wymiarze koalicja rządząca czuła, że ma to także korzyści polityczne, by pewne zmiany robić. No a to zależy od spotkań, od działań, od różnego tego i od opowiedzenia też historii. Coś, co moim zdaniem było problemem, dlaczego tak łatwo jest atakować prywatyzację albo tak łatwo jest mówić o straszyć podwyższaniem wieku emerytalnego, to to, że politycy nie opowiedzieli o tym historii. W czasach prywatyzacji to w ogóle się jeszcze mało mówiło o narracji, nikt chyba nie wiedział o pojęciu storytelling, ale coś, co by mi się marzyło na przykład, to taki odpowiednik tego propagandowego serialu Reset w mediach publicznych, ale opowiadających o faktach i mitach na temat prywatyzacji w Polsce. Atrakcyjny produkt, który pokaże, do czego doprowadziły i do jakich patologii doprowadziły zaniechania prywatyzacji, tak? Do ilu bankructw, do ilu ruin i bardzo złych rzeczy. Więc jeżeli będę miał okazję zainspirować czymś media publiczne po tych ostatnich zmianach, to mam nadzieję, że chociażby takim pomysłem. Tak samo wiek emerytalny, który zmieniono, ale nie opowiedziano historii, dlaczego to jest ważne. Nie opowiedziano, dlaczego jest pewien absurd w tym, że żyjemy w kraju, w którym kobiety żyją średnio kilkanaście lat dłużej niż mężczyźni, a mają niższy wiek emerytalny. Żyjemy w kraju, który nie jest najbogatszym krajem Unii Europejskiej, a mamy najniższy wiek emerytalny kobiet w Unii Europejskiej. Poza tym tak naprawdę niski wiek emerytalny to jest karanie tych kobiet, to jest skazywanie wielu kobiet w Polsce na minimalną emeryturę, która nie starczy im do przeżycia. I oczywiście ktoś powie, a wezmę tą minimalną emeryturę, potem coś tam dorobię. Okej, dorobisz do 70 roku życia, 72, ale jakbyś miała 90 lat, już dużo ciężej będzie ci dorobić, a emerytura jest dana raz jakby na zawsze. Oczywiście tam są pewne przestrzenie do waloryzacji, zwiększania i tego typu rzeczy, więc musimy opowiadać historie atrakcyjne dla polityków, mówię o nas jako środowisku wolnościowym, think tankach, komunikacyjnie atrakcyjne, jak trudne rzeczy czasami do wytłumaczenia wyborcom można przedstawić w atrakcyjny sposób i w to warto jakby inwestować dużą część zasobów, dużą część myślenia, co zrobić. Bo wydaje mi się, że szuflady są pełne pomysłów, co zrobić pod kątem jakby konkretnych polityk gospodarczych, a jest o wiele mniej pomysłów, jak o nich atrakcyjnie opowiedzieć, aby na przykład obecna koalicja rządząca powiedziała, wow, kupujemy to. I takie zadania by mi się marzyły także w tym środowisku wolnościowym w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. To zdecydowanie bardzo ciekawe spojrzenie, tym bardziej jak mówimy o takim trudnym temacie, jakim są właśnie kwestie emerytur i systemu emerytalnego w Polsce. To zresztą tutaj w pewnym sensie taki, mogę chyba powiedzieć, konik profesora Gwiazdowskiego, więc poproszę tutaj o wypowiedź. Dziękuję. Ja zacznę od podatków. Oczywiście, że Tusk nic nie zrobi, znaczy przepraszam, żeby się nie czepiać Tuska. Nikt nic nie zrobi, bo nikt nic nie rozumie. Zacznijmy od tego, proszę Państwa, że czym innym są podatki, a czym innym są strumienie podatkowe. A jeszcze czym innym są stawki, czyli te kraniki, które zainstalujemy na poszczególnych tych takich rzeczkach, tam, strumyczkach. Nawoływanie do obniżania podatków nie ma sensu, bo my stoimy przed wydatkami zbrojeniowymi i wydatkami infrastrukturalnymi. Natomiast mamy problem z tym, że te podatki do budżetu płyną złymi strumieniami. System emerytalny jest tego fantastycznym przykładem. Bo my w Centrum Adama Smitha postawiliśmy w 1998 roku, jak uchwalano ustawę o reformie, systemie emerytalnym, że
to tylko i wyłącznie pogorszy sytuację, a nie polepszy, że problem dzietności kobiet, czy dzietności spadającej w ogóle, tak? Tak to niesprawiedliwie jest, że się liczy to od strony kobiet. No bo GUS nie ujawnia takich danych, bo jakby spojrzeć na dzietność mężczyzn, to ona jest, proszę Państwa, wyższa. Ale dobra, zostawmy szowinistyczne dowcipy na boku. To system podatkowy generował bezrobocie, bezrobocie generowało niepewność, niepewność generowała niechęć do posiadania dzieci i powstrzymywanie się od rodzenia dzieci. Więc złe podatki nałożone na pracę generowały nam problemy demograficzne. Problemy demograficzne generują nam problemy finansowe dziś, a w przyszłości, o Jezu, Panie, tak? Jak zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u w 2006 roku, powiedziałem, ja wiem, co tu jest, tu nic nie ma. No to zaczęły się jazdy, tak? A, to bezpieczny system. Mówię, dla ZUS-u bezpieczny, tak? Ale dla was nie. ZUS nie zbankrutuje, ale fundusz zbankrutuje. Fundusz, pamiętajcie Państwo, oparty na rozwiązaniu kapitałowym, które wówczas wprowadzono, no już parę lat temu. Tak. I on zbankrutował. Dostajecie jakieś emerytury z OFE? Znaczy nie wy, to młodzieńcy jesteście, tak? Ale nawet starsi. No nie dostają z bardzo prostego powodu. Nawet nie próbowano ich z OFE wypłacać. Wszystko wypłaca ZUS, dlatego że zakłady emerytalne nie zostały utworzone. A jak pojawił się pomysł utworzenia zakładów emerytalnych, które miały brać 10% od emerytów za to, że te pieniądze, które z OFE będą im wypłacać, z których wcześniej wzięto 10%, no ludzie, to z liberalizmem nigdy nie miało nic wspólnego. To się nie dało utrzymać i takie są konsekwencje. Więc jeżeli my mówimy, co zrobić na przyszłość, żeby było lepiej, to spójrzmy na to, co zrobiliśmy wcześniej, co spowodowało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I czego nie zrobiliśmy, a co zrobić mogliśmy. Mogliśmy zrobić wiele rzeczy, ale niektóre robiliśmy źle. Ja z panem Markiem bym w budowaniu tej story o prywatyzacji to trochę polemizował, bo prywatyzację, proszę państwa, przeprowadzono źle. A ja jeszcze uderzę w drugi filar państwa, czyli tą praworządność, wymiar sprawiedliwości. Opowiem, proszę bardzo, chcecie story? To skracałem poprzednio, to teraz przedłużę troszeczkę. Wedel. Proszę Państwa, doskonały przykład, jak w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej przeprowadzano prywatyzację. Najpierw nie dokonano reprywatyzacji. Potem, jak rodzina Wedlów przyszła i powiedziała, no dobra, no zajebaliście, tak, ale my mamy spółkę. Proszę bardzo, to są akcje. Spółka nazywa się E-Wedel S.A. Tak? I my będziemy prowadzić działalność gospodarczą. Wygrali w sądzie. W pierwszej instancji, w drugiej instancji. I wówczas minister sprawiedliwości, demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego i tak dalej, złożył rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uwinął się w 24 godziny z postanowieniem wstrzymującym prawomocność wyroków sądowych, a potem po 3 miesiącach wydał wyrok, z którego wynikało nie mniej, nie więcej, tylko to. No dobra, no komuniści nie znacjonalizowali nazwy spółki, ale bo oni nie wiedzieli, że się może im przydać. Jakby wiedzieli, to by na pewno znacjonalizowali. W związku z powyższym my teraz nie możemy dokonywać wykładni ustawy nacjonalizacyjnej zgodnie z jej literą,
gdzie jest tylko nacjonalizacja majątku, ale zgodnie z jej duchem. A duch był taki, że trzeba zabrać wszystko. No, więc co się dziwić ludziom, którzy w innych, mniej politycznych aspektach przeżywali tego typu rzeczy, że oni się jakby do tej prywatyzacji zniechęcili, tak? Więc ja mam pomysł na prywatyzację. Ja bym zrobił uwłaszczenie, ale nie tam takie jak zrobiono, bo to też była lipa. Ja bym każdemu obywatelowi Polski otworzył w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek inwestycyjny. I jeszcze powiedział tak, każdemu, kto w 1 stycznia 2026 roku, każdy obywatel Polski, żebyście jeszcze zdążyli te dzieci porobić. Bo wszystkim, nie tylko pełnoletnim, wszystkim, tak? Robimy podział akcji spółek Skarbu Państwa, tak żeby w każdej było tyle, żeby te 40, tam 37 milionów i dzielimy to równo, przesyłamy na konta. Lud nie będzie się denerwował, że znowu kradną, bo lud dostanie, tak? A jak to lud potem opyli? Będziemy mieli prywatyzację? Będziemy mieli prywatyzację z przyzwoleniem powszechnym, ależ oczywiście, że z przyzwoleniem powszechnym, no tylko, że politycy i służby specjalne nie będą miały instrumencików w postaci spółek Skarbu Państwa, przy pomocy których mogą kraść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I o podsumowanie poproszę doktora Wyłudę. No to ja tak krótko, może troszeczkę bardziej optymistycznie. Pan profesor powiedział, że nikt nic nie zrobi. To jest w sumie dobra wartość, że przez jakiś czas nie będzie nowych ustaw. Nie Polska będzie, nie rządem stoi, tak? Że nie będzie przez jakiś czas nowych regulacji, biurokracji, biegunki legislacyjnej. Przedsiębiorstwa bardzo mocno walczą z nowymi legislacjami, wdrażaniem ich i to jest na to bardzo dużo wysiłku i na to bardzo dużo czasu poświęcają. Tą praca mogłaby zostać wykorzystana na produktywne rzeczy, zamiast na wdrażanie różnego rodzaju dyrektyw i legislacji. I to jest bardzo duży problem, więc jak nie będzie tych nowych przepisów i ustaw, to też jest w sumie jakaś tam wartość. W ekonomii mówimy o czymś takim jak efekt belgijski. Wzięło się to z sytuacji w Belgii, kiedy przez pewien czas było trudno sformułować rząd i akurat gospodarka w tym okresie bardzo szybko i dynamicznie się rozwijała, przez to, że nie było po prostu nowych ustaw, przedsiębiorstwa mogły skupić się na biznesie, nie było żadnych wrzutek, które trzeba było implementować w przedsiębiorstwach, więc gospodarka wtedy na chwilę odżyła i to jest bardzo duży punkt. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że jak nikt nic nie zrobi, to może warto część tych ustaw też usunąć. Są różnego rodzaju przepisy w krajach anglosaskich, w Australii, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii. Na przykład jeden za jeden. Oznacza to, że za jedną nową ustawę usuwamy jedną starą, albo za jedną nową ustawę usuwamy dwie stare. Oczywiście to jest takie troszeczkę na siłę usuwanie tych ustaw, ale rzeczywiście może warto na jakiś czas to rozważyć. I jeszcze jedna rzecz, opozycja przejęła władzę, czyli jest teraz partią rządzącą, więc być może będzie chciała też część tych ustaw usunąć, więc jest tutaj szansa, skoro PiS wprowadził, to być może warto to usunąć tak w kontrze, może w narracji, też może warto coś takiego wesprzeć. Więc podsumowując, sam to, że rząd może być słaby, złożony z wielu partii, ten proces legislacyjny wdrażania nowych ustaw może być bardzo długi. Jeszcze powiedzmy o tym, że jest tutaj prezydent po drodze, który może zawsze tą ustawą zawetować, więc to oznacza, że mamy tutaj bardzo długą ścieżkę legislacyjną, więc te ustawy, prawa mogą bardzo powoli wchodzić i biznes może przez chwilę tutaj odetchnąć. Dziękuję bardzo. I przejdźmy może do tematu, który tutaj się bardzo często pojawiał i to doskonale, bo właśnie chciałem o niego zapytać. A mianowicie ta prywatyzacja. Pojawiła się tutaj i u profesora Gwiazdowskiego, i u innych panelistów.
No generalnie ostatnio jest to całkiem gorący temat. Mieliśmy afery związane z TVP obecnie w likwidacji. Mieliśmy odwołanie prezesa Daniela Obajtka, a najlepsza akcja ostatnio to był pan premier nakazujący zwolnienie córki Róży Thun, która, co ciekawe w tym wypadku, podobno była całkiem niezłą specjalistką i nawet to zatrudnienie nie było po znajomości. Tak przynajmniej twierdzę. Tak czy inaczej, wszystkie partie obecnej koalicji miały na sztandarach hasło odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. Choć w zasadzie nie wiadomo do końca, jak to miałoby przebiegać. Wydaje się, że w tym momencie to nie wychodzi. Wszystkie partie jednak były tutaj zgodne. Natomiast nikt nie podniósł argumentu o prywatyzacji. Ten temat w przestrzeni medialnej kompletnie nie istnieje. Mimo, że mamy całkiem sporo absurdów tutaj, ponieważ państwo za pośrednictwem Orlenu zajmuje się wydawaniem czasopism lokalnych, a za pośrednictwem fabryki cukierków Pszczółka zajmuje się produkcją cukierków, bo również jest to fabryka państwowa i to całkiem dumna ze swojej działalności, jak się wejdzie na ich stronę. I w takim razie pytanie będzie właśnie dotyczące tego postulatu. Czy on w ogóle w dzisiejszych czasach państwa zdaniem jest realny do przywrócenia do debaty publicznej? No i może w pewnej perspektywie chociaż częściowo do realizacji. Ponieważ wydaje się, że w tym momencie wszystkie partie boją się tego jak ognia. Boją się choćby powiedzieć o prywatyzacji. I tutaj zacznie Marek Totała. Dziękuję bardzo. Tak, ja zgadzam się, że to jest bardzo, bardzo ważny temat, ponieważ on wokół niego jakby wytworzono też bardzo fałszywy obraz i negatywny klimat. Stąd tak łatwo przechodziły różnego rodzaju nacjonalizacje ubrane w tą otoczkę tej repolonizacji w ostatnich 8 latach, choć warto zwrócić uwagę, że jeden z banków, to jego tak zwana repolonizacja zaczęła się jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że już tą drogą obecna koalicja iść nie będzie i w najgorszym z wariantów pozostaniemy przy stanie obecnym, ale są o wiele lepsze warianty. Ja już wspomniałem o konkursach i przejrzystości. Oczywiście, dopóki nie dojdzie do prywatyzacji, róbmy to jak najbardziej przejrzyście. To pewnie może być o wiele bardziej przejrzyście i otwarcie robione niż jest to teraz i są narzędzia, żeby to szybko zrobić, do czego jakby też warto namawiać i wiem, że takie prace w koalicji rządzącej trwają. Pytanie, co się stanie z tymi osobami, które już się dostały, czy będą teraz musiały jeszcze raz przejść konkurs, czy będzie tutaj jakaś inna procedura. Ta rada do oceny kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa powstała za czasów PiSu. Ona działa w sposób dość tajemniczy, ponieważ nie wiemy, ile osób jest odrzucanych, nie wiemy, do jakich spółek te osoby kandydują, nie są wrzucane ich biogramy, CV, historie, tylko same nazwiska i takie zielone światło, że mogą w jakiejś radzie nadzorczej się znaleźć. Więc poprawmy, póki jakby można i jest czas, te procedury nadzorcze. Dobrym modelowym przykładem może być procedura naboru do Rady Narodowego Instytutu Wolności, której niestety nie udało mi się dostać, choć byłem jednym z 65 kandydatów, ale przeszedłem do ostatniego etapu i wydaje mi się, że chcę to opisać w ogóle, jak to wyglądało, że było to właśnie w sposób, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani, czują się w sposób uczciwie potraktowani, jakby wybrano faktycznie osoby po rzetelnej dyskusji, analizie, więc zwróciłem tę uwagę na spotkaniu z panią minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, żeby tą procedurę spisali i przekazali ministrowi aktywów państwowych, bo jest to dobry przykład, jak można coś robić przejrzyście. Ale to jest tylko półśrodek. Oczywiście najlepszym sposobem na odpolitycznienie gospodarki jest prywatyzacja. I tutaj często w dyskusjach o prywatyzacji, kiedy ktoś mówi o właśnie sprywatyzowaniu i zaczyna myśleć o tej fabryce cukierków Pszczółka, czy kolejce górskiej, czy jakichś innych mało istotnych zakładach, od razu w pewnych środowiskach jest wzburzenie, jak to chcecie atakować strategiczne sektory gospodarki. No, po pierwsze, to słowo strategiczne jest totalnie nadużywane, bo co to w ogóle oznacza strategiczne? Najbardziej strategiczną rzeczą w życiu człowieka jest jedzenie. Bez jedzenia byśmy już na Orlen nie pojechali, a jednak produkcja żywności jest oddana w dużej mierze sektorowi prywatnemu, no poza tą fabryką cukierków Pszczółka i ale na Orlenie możesz hot doga kupić. I pewnym drobnym elementom. Ale okej, jeżeli już przyjmiemy założenie, że jest jakiś racjonalny argument za tą dyskusją strategiczny, to na kilkaset podmiotów, które mają udziały Skarbu
Państwa, a pamiętajmy, że to są spółki Skarbu Państwa, ich córki, być może te córki mają jeszcze jakieś córki, to jest cała piętrowa struktura. Jest tam bardzo wiele, o których w ogóle nie można powiedzieć, że mają jakiekolwiek strategiczne znaczenie i te powinno od razu się przekazać do jakby przygotowania przekształceń własnościowych i sprzedania je sektorowi prywatnemu, także wyczyszczenia sytuacji, bo tam jest wiele podmiotów w likwidacji, jakieś takie stare zaległości, które warto po prostu posprzątać. Co ważne, warto by było, żeby ministerstwo i jakiś urząd wrzucił pełną listę, bo Marcinie, popraw mnie, ale rozumiem, że nie ma w jednym miejscu zebranej listy wszystkich spółek, córek i całego tego ekosystemu państwowej elementów gospodarki, więc do końca nawet nie wiadomo, ile tych firm jest. Co zrobić z tymi dużymi? Tutaj myślę, że po pierwsze trzeba właśnie zacząć trochę lepszy storytelling wokół opowieści i o prywatyzacji. Wydaje mi się, że można znaleźć w przyszłości dużo także sukcesów prywatyzacji i właśnie patologii zaniechań prywatyzacji, o których warto dzisiaj przypomnieć, ale pokazywać też współcześnie, jak dobrze jest odpolityczniać gospodarkę. Jednocześnie może trzeba w ogóle używać innego słowa. No, Leszek Balcerowicz w wspomnieniach dotyczących tam lat 80. mówi, że nie mówił o kapitalizmie, tylko o gospodarce typu zachodniego, bo jeszcze ludzie byli nastraszeni słowem kapitalizm po PRL-u, więc tutaj też może jest to jakieś rozwiązanie. Ale z praktycznego punktu widzenia jest koncepcja, którą przygotowali między innymi Andrzej Żońca, Jakub Karnowski i grupa innych naukowców, pokazująca, w jaki sposób kontrolę nad tymi najważniejszymi, największymi spółkami Skarbu Państwa mogłyby przejąć fundusze, nie determinuje które, ale zajmujące się naszymi przyszłymi emeryturami, tak żeby zarządy i rady nadzorcze i kierunki w ogóle decyzji w tych spółkach były uzależnione od interesu tych podmiotów, a w ich interesie jest budowanie długofalowej stopy zwrotu dla osób, które finalnie będą z tych świadczeń i pieniędzy korzystać, a nie krótkofalowy kalendarz polityczny, myślenie o tym, po ile ma być paliwo, bo idą wybory. Więc myślę, że jakąś przestrzenią jest właśnie to, żeby tak zbudować ten system, żeby te największe firmy, skoro nie ma woli do pełnej prywatyzacji, to pracowały na rzecz polskich i mieszkających w Polsce emerytów, bo to przecież też ukraińscy emeryci będą, francuscy, niemieccy, wszystkich narodowości i jednocześnie myślały o długofalowej stopie zwrotu i rozwoju tych firm. Dziękuję bardzo. Tutaj, jak to mawia często Rafał Ziemkiewicz, że Polska jest trendseterem narodów, można powiedzieć, że tutaj jesteśmy pionierami sztucznej inteligencji. Stworzyliśmy taką czarną skrzynkę w postaci tej rady do spraw tutaj spółek. No, wpływa kandydat i czarna skrzynka nie wiadomo w jaki sposób wypluwa decyzję, czy zatrudniamy, czy nie. Także to taka, można powiedzieć, pewna wizja przyszłości. No i w takim razie poproszę o wypowiedź profesora Gwiazdowskiego. To ja już w poprzedniej powiedziałem o swoim pomyśle, czyli nie prywatyzacja, uwłaszczenie to ładnie brzmi. Teraz się odniosę do pomysłu odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa, jeżeli nie będzie tego uwłaszczenia. Absolutnie to się nie uda zrobić, ale moim zdaniem nie trzeba tego robić. Wyobraźcie sobie, że macie spółkę i szukacie kogoś do tego, żeby zarządzał tą spółką. No to raczej będziecie szukać wśród profesjonalistów, do których macie zaufanie. Być może do kogoś z rodziny, kumpla, koleżanki, a nie z rynku. I przyprowadzą wam nie wiadomo kogo, tak? Kto nie wiadomo, co wcześniej robił, nie wiadomo jak się zachowywał, nie nabraliście do niego tego zaufania. W ZUS-ie jest świetne rozwiązanie. Prezesa ZUS powołuje premier. No co prawda już półtora miesiąca nie powołał, znaczy odwołać to odwołał, ale nie powołał. Ale to jest odpowiedzialność premiera, proszę bardzo. Te wszystkie konkursy są bez sensu. One muszą być ustawką. Z definicji muszą być ustawką, więc nie próbujmy dmuchać w gwizdek i udawać, że one ustawkami nie są. Bo to trochę tak, proszę Państwa, jak przetargami publicznymi. Tam generalnie rzecz biorąc wszyscy się koncentrują na tym, żeby ustawka nie wyglądała jak ustawka. Po co?
jak państwo jest właścicielem, to niech się państwo zachowuje jak właściciel. Niech premier, minister biorą odpowiedzialność za to, kogo powołali na dane stanowisko. Tak? No bo jeżeli taki minister nie chce kraść, to on musi mieć zaufanie do człowieka, którego powołuje, że on nie będzie kradł. No a jak mu w agencjach HR-owa przyprowadzi kogoś z miasta, no to jak on może mieć takie zaufanie, tak? To tyle, jeśli chodzi o prywatyzację. Dziękuję bardzo. I w takim razie doktor Wyłuda. Więc z mojej strony chciałbym zwrócić uwagę, że prywatyzacja jest jednym ze środków do zmniejszenia udziału państwa w gospodarce. W ostatnim czasie mieliśmy właśnie efekt odwrotny, czyli nacjonalizację. Przejmowano różnego rodzaju przedsiębiorstwa i państwo zwiększało tutaj swój udział, więc to jest jedna z, na pewno z negatywnych rzeczy. Natomiast o innych jeszcze warto powiedzieć, na przykład zatrzymanie dywidend w spółkach Skarbu Państwa. Od momentu przejęcia władzy przez PiS spółki energetyczne przestały wypłacać dywidendy. Więc to jest też środki, które mogłyby pójść do inwestorów, natomiast zostały zatrzymane w tych spółkach Skarbu Państwa i one są sterowane politycznie przez polityków, skoro politycy mają nad nim kontrolę. Mało tego, te dywidendy nie wystarczyły. Dokonano czegoś takiego jak nacjonalizacja bez odszkodowania. To jest już naprawdę wredne. Właściwie polegało to na tym, że jak państwo ma udział 50% w danej spółce, to jemu się należy 50% udziału w dywidendach. Natomiast w niektórych spółkach państwo powiedziało, że nie chce całą tą dywidendę i nałożyło różnego rodzaju opłaty albo kazało wydać na różnego rodzaju przedsięwzięcia te pieniądze. Więc to jest dosyć wredne i należy na to zwrócić uwagę i nazwać to po imieniu, czyli nacjonalizacja bez odszkodowania, czyli wtedy, kiedy państwo nie chce wypłacić tej części dywidendy, która należy się akcjonariuszom. I to jest bardzo negatywne, bardzo negatywnie wpływa na inwestorów. Wyobraźcie sobie, że jesteście inwestorami i chcecie zainwestować w takie przedsiębiorstwo. No oczywiście nie zdecydujecie się na to i to nie budzi tutaj zaufania, nie powoduje budowy zaufania do rynku i do inwestycji w naszym kraju. Więc co można zrobić, skoro tutaj już powiedzieliśmy sobie, że nie ma tutaj szans na jakąś prywatyzację w najbliższych latach, to warto naciskać na te dywidendy. Warto naciskać, żeby państwo wypłacało dywidendy. Zawsze to jest coś. Jeżeli tutaj spółki państwowe zaczną wypłacać te dywidendy, no to automatycznie będą ich tutaj miały mniej. Dodatkowo, co można zrobić, to też przypilnować OFE. OFE to jest kilkadziesiąt, ponad 100 miliardów złotych. Teraz sobie wyobraźmy, że państwo bierze te pieniądze i przyjmuje te spółki z OFE i nimi zarządza. To jest odwrócenie efektu prywatyzacji z wielu, wielu lat. To jest przejęcie wielu przedsiębiorstw. I wracamy właściwie do początku lat 90., kiedy państwo tutaj było właścicielem wielu przedsiębiorstw, więc tego należy tutaj pilnować. Ja, jeżeli uda się zabezpieczyć te rzeczy, czyli większe dywidendy, o co zachęcam tutaj, żeby też naciskać polityków, i jeżeli uda się zabezpieczyć te OFE, czyli nie będzie tej nacjonalizacji, to jestem optymistyczny. Dlaczego? Dlatego, że biznes prywatny jest bardziej efektywny niż biznes państwowy. Więc skoro doprowadzimy tutaj, będziemy walczyć z monopolizacją gospodarki, jeżeli uwolnimy tutaj od monopolu niektóre obszary, no to udział firm prywatnych będzie się automatycznie zwiększał. Więc na pewno warto tutaj rozbijać te monopole państwowe. I wtedy te przedsiębiorstwa prywatne zaczną powoli, dzięki mechanizmowi rynkowemu, zwiększać swój udział. Więc ja jestem tutaj akurat optymistyczny, jeżeli uda się załatwić te dwie rzeczy, czyli dywidendę i zabezpieczyć jakoś OFE przed przejęciem przez polityków, no to wydaje mi się, że przedsiębiorstwa prywatne będą miały coraz większy udział w gospodarce. No i oczywiście nasza gospodarka dzięki temu będzie stawała się coraz bardziej
efektywna i produktywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj nawiązując do tego, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie mamy nową spółkę Skarbu Państwa, bo Ferro bodajże stało się spółką Skarbu Państwa właśnie poprzez OFE. Także to też nawiązując, czy istnieje w ogóle lista spółek Skarbu Państwa. Ja jestem przekonany, że nasze państwo również nie ma pojęcia, ile jest spółek Skarbu Państwa. Myślę, że to nawet jest materiał na jakąś dobrą interpelację, tutaj sugestia dla posłów. I o podsumowanie poproszę pana Marcina Zielińskiego. Dziękuję. Więc tak, lista istnieje. Przyznaję, że lista istnieje, ale to jest lista, w której Skarb Państwa jest bezpośrednio właścicielem. Jest co kwartał aktualizowana. Ja w ogóle mam taką swoją teorię, hipotezę i prawdopodobnie prawdziwą, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości ta lista się kurczyła, dlatego że po prostu były różnego rodzaju integracje tam tworzone, tak? Na przykład z Orlenu, PGNiG-u i Lotosu zrobił się jeden Orlen, zamiast trzech jest jeden. Z Pszczółki, Pszczółka należy na przykład do tej, do Krajowej Spółki, w tej chwili Krajowej Grupy Spożywczej, czyli dawnej Krajowej Spółki Cukrowej, a do tej Krajowej Grupy Spożywczej tam różne też spółki wprowadzono, w których Skarb Państwa był wcześniej właścicielem bezpośrednio, jak na przykład Pomorsko-Mazurską Hodowlę Ziemniaka. Tym też się zajmuje państwo. Więc ogólnie oczywiście trzeba pamiętać o tym, że później powstają jakieś takie wielopoziomowe struktury, na przykład PFR, który jest własnością Skarbu Państwa, sam posiada, kontroluje kilka czy kilkanaście spółek, Agencja Rozwoju Przemysłu kilkadziesiąt. I później w tych spółkach są kolejne spółki córki, czyli już to są spółki wnuczki, później jeszcze prawnuczki ewentualnie i tak dalej, i tak dalej. No tam oczywiście każdą z tych spółek trzeba obsadzić. Ale trzeba pamiętać o tym, że państwo jest, oczywiście występuje jako właściciel, ale jest bardzo szczególnym właścicielem z tego powodu, że jak jest prywatny właściciel, to on może zdecydować koniec końców o tym, że sprzeda swoją firmę. I jak sprzeda swoją firmę, to dostanie pieniądze ze sprzedaży swojej firmy dla siebie, do swojej kieszeni. On jest zainteresowany tym, żeby jego firma maksymalizować wartość swojej firmy. Natomiast politycy, jak mieli sprzedać firmę, no to oczywiście gdzieś mogą jakieś łapówki być po drodze, ale no te łapówki są jakimś ułamkiem tej wartości spółki. Więc oni nie są zainteresowani ogólnie tym, żeby maksymalizować wartość przedsiębiorstwa, natomiast są zainteresowani tym, żeby maksymalizować wartość przepływów pieniężnych do siebie w okresie ich kadencji, tak? Dlatego tam takie elementy jak wsadza się do zarządu swoich ludzi, którzy zarabiają ogromne pieniądze, ale oni się później na przykład tymi pieniędzmi dzielą z partią, dzięki czemu partia ma pieniądze na kolejną kampanię wyborczą, żeby wygrać, żeby znów wsadzić swoich ludzi i dalej utrzymywać kontrolę nad tymi strumieniami pieniędzy. Ale nie ma ostatecznie nie ma tego tytułu własności, politycy nie mają, dlatego nie są zainteresowani tym, żeby maksymalizować wartość. Jeżeli chodzi o sposób prywatyzacji, to myślę, że tutaj to, co Marek Tatała wspomniał na temat tej koncepcji Jakuba Karnowskiego i Andrzeja Rzońcy, jest po części zbieżne z tym, co powiedział profesor Gwiazdowski. Tylko nie dlaczego profesor Gwiazdowski koniecznie chce rachunki inwestycyjne w BGK, bo to myślę, że można by wykorzystać jednak prywatne domy maklerskie, a niekoniecznie tworzyć rachunki inwestycyjne w BGK. Że to można w pewien sposób... Ja odpowiem, dlatego że lud uwierzy bardziej w państwowy bank BGK niż w prywatny. Ale to są państwowe domy maklerskie jeszcze. W PKO jednym, w PKO drugim. Ale rozumiem, że były sprywatyzowane. No ale to jest też, jeżeli chodzi o to, co można w ten sposób sprywatyzować, czyli przez sposób po prostu uwłaszczyć akcje i każdemu dać niewielki udział w przedsiębiorstwie, to może dotyczyć tych dużych przedsiębiorstw, bardzo dużych przedsiębiorstw giełdowych. Trudno natomiast sobie wyobrazić, żeby dało się zastosować tę metodę do fabryki cukierków czy do na przykład chłodni, która jest na Warszawskiej Woli, czy wielu, wielu innych tego typu przedsiębiorstw. Tutaj wydaje się, że jedynym
sposobem na prywatyzację jest po prostu sprzedaż w całości zainteresowanemu inwestorowi prywatnemu. Oczywiście tego tematu nie mamy, ale no wciąż trzeba przypominać, że i myślę uświadamiać opinii publicznej, że ten zakres własności państwowej to nie tylko jakieś, nazwijmy to strategiczne spółki infrastrukturalne, ale też mnóstwo innych firm, w których no, jeżeli chcemy mieć skuteczne państwo, czyli państwo, które by się zajmowało ograniczonym zakresem spraw, czyli takie państwo minimum, to no nie powinno się jednak zajmować obsadzaniem zarządów w tego typu firmach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym dalej dyskutować. Mam dużo więcej pytań, ale niestety czas nas goni. Zatem dziękuję wszystkim za uczestnictwo w panelu. Wystąpili profesor Robert Gwiazdowski, doktor Tomasz Wyłuda, Marcin Zieliński oraz Marek Tatała.